Zobaczcie, mają smiley face. Jestem w Tesco po drodze z pracy. Zobaczcie to. Tada! Jesteśmy w Polsce? Nie, nie jesteśmy w Polsce. Zupki z Wifona. Polska alejka w Polsce, ale znaczy w Tesco, w Anglii, nie w Polsce. I chrupiące placki ziemniaczane. O! Nie polecam z tego torebki, ale jest taki sentyment, słuchajcie. I kubusie, i tym barki. I sarta wady. Jeżeliście familijne. To jest zestaw najpopularniejszych rzeczy, które przyciągają Anglicy. Na razie. O. Takie rzeczy. No i nasza ulubiona marka. Tadam, tadam, żeby nie było. Żeby nie było. Żeby nie było. Jestem w Wielkiej Brytanii. Pamiętacie to miejsce z mojego nocnego spaceru? Kiedy pokazywałem wam, jakie było puste. Teraz chcę wam pokazać tylko przez chwilę, co tu się dzieje krótko po 17. Niestety nie zostanę tutaj dłużej, żeby wam pokazać, co tu będzie za godzinę. Czyli za godzinę te ulice będą absolutnie puste. Już pustoszają, bo to, jak mówię, business district. Rządzi się tymi prawami, że nikt tu nie mieszka. A po zmroku, niestety, w obecnych czasach jest więcej gangów młodzieżowych niż normalnych ludzi tutaj przebywających, bo już też nie mają po co przebywać, więc już nie przebywają. Chociaż parę lat temu jeszcze to wszystko inaczej wyglądało, powiem wam szczerze. Nasz ulubiony pasażyk, którym ryzykuje się w nocy życiem, teraz niekoniecznie. To jest bardzo ładnie, to kurczę było naprawdę fajnie kiedyś. Teraz to, sami wiecie. Już wam opowiadałem całą długą historię na ten temat, więc nie będę się powtarzał. No i tyle. Taki krótki spacerek z misiem. I ze mną. Może nie wiedzmy, czy wiecie, ale w dzieciństwie misio nazywam. To nie dlatego, że byłem gruby, tylko byłem słodziutki. Jak niesiaczek. Jak już wspominałem, budowy wszędzie. To jest nasze metro, znaczy to jest niby tramwaj, tylko że on potem się zamienia w metro, jak wyjeżdża z miasta. No, takie cuda. Tyle chyba, nie? Ja teraz zmierzam do domu. Mam dobry humorek po dzisiejszym spotkaniu z menadżerami. Super. No. Po spotkaniu z menedżerami się ma bardzo dobrze. Mam nadzieję, że to da w ogóle jakiś pozytywny feedback. Poza tym, że mnie poklepali prawie że po ramionach i podziękowali mi. Wiem, że jestem nieogolony, nie patrzcie na mnie. Ale się stresowałem, się zapomniałem o policji. Okej? No, to widzimy się potem, misie moje. Dobry wieczór, moi mili. Czekajcie, bo mi się kamera zakurzyła z góry troszeczkę. Co długo stała? Jak wam dzień minął? To dobrze. Cieszę się. No. Mnie też. Tak, że się drapie po nosie. Tam Agata wytargała, że się drapie po nosie, to kłamie. Nieprawda. Kochani, nie czytajcie tych bzdur w książkach o mowie ciała, bo to jest bzdura wszystko. No tak naprawdę tak. Znaczy są zrobione tam researche, coś tam w ogóle i badania i tak dalej, ale większość z tych rzeczy to, powiem wam szczerze, gdy się drapał wszędzie i wyjdzie na to, że co? No. Lepsze są, że tak powiem, intuicyjne odczucia. O, tak, wiecie co? W kark mi coś wlazło tutaj. Tu, całe mięśni. To mi boli. Au, no właśnie. Że jak robię tak, to a jest au bardzo. Chyba krzywo spałem. No, miałem odsłuchanie, czyli hearing, czyli spotkanie. No, bo tym się mam pochwalić, tak? Bo tam już napierają niektórzy na mnie na Facebooku. Że mam opowiedzieć, jak było. No było dobrze, no co? Ile trwało spotkanie? 45 minut, może 50? Zaprezentowałem krótką, aczkolwiek bardzo treściwą moją prezentację w PowerPoincie, na którą siedziałem wczoraj do nocy. Opowiadając o tym, jak widzę ze swojej strony. Swędzi mnie nos, kurwa! No, przepraszam. Agata, to było do ciebie, wiesz o tym. Właśnie czemu swędzi nos? Dobra, wracam do tematu. Co mówię? A, odsłuchanie. No, streściłem tam swój punkt widzenia na temat obsługi klienta w tak specyficznych warunkach jak Birmingham City Council i jego Council Tax Department. W odniesieniu do różnych sytuacji życiowych i w odniesieniu, że jednak są to specyficzni klienci. Bo nazywamy ich klientami z uwagi na to, że
no, że są płatnikami podatku, tak? I generalnie żyjemy dzięki nim, ale i całe miasto żyje. Ale ale jest to specyficzny rodzaj klientów, bo nie są to klienci ani biznesowi, ani nie są to klienci indywidualni związani z na przykład, no nie wiem, z zakupem usług internetowych czy coś tam, wiecie o co chodzi, to nie jest taki klient. I tym powiedziałem swoje uwagi. Na przykład na temat ograniczeń w możliwości dostosowania formy spłaty do faktycznej sytuacji życiowej człowieka. Znaczy nie mogę powiedzieć, bo my prowadzimy wewnątrz urzędowe takie dochodzenia na temat niektórych osób i sprawdzamy ich zdolność pod kątem tego, ile wydają na życie, jaki mają status, jakie mają dochody. I pod tym kątem się też bardzo wiele decyzji indywidualnie odbywa, ale nie jest to tak, jak moim zdaniem powinno być do końca. Ponieważ dosyć często, i to też dzisiaj wymieniłem, dosyć często zdarza się, że ludzie, którzy wcale nie mają najgorszej sytuacji życiowej, ale wiedzą, jak, w jaki sposób pograć sobie z urzędem i dostają rzeczy, które tak naprawdę im się nie należą. No. Także pogadałem. Panowie menadżerowie, było ich 8. Panowie menadżerowie posłuchali, pokiwali głowami ze zrozumieniem lub mniejszym lub większym, po czym zadano mi kilka pytań. Między innymi takie było, padło pytanie, czy mam porównanie do innych krajów europejskich, jak zarządza się tego typu strukturami. Oczywiście to było pytanie po to, żeby mnie udupić, w sensie takim, że nie mam wcześniej takich doświadczeń i że do czego to porównuję, ale wybrnąłem z tego w ten sposób, że może nie pracowałem w urzędach miejskich innych krajów, natomiast z punktu widzenia mnie jako płatnika takich podatków w różnych krajach, nie tylko w Anglii, mogę powiedzieć to i to. No a potem, nie było takich jakichś opresyjnych pytań. Były po prostu pytania takie jakby w celu uzupełniające, o, żebym coś dopowiedział, żebym coś ten wyjaśnił, mój punkt widzenia i w ogóle. No, także było dobrze. No zobaczymy, co z tym zrobią. No poklepali po plecach, podziękowali i poszli. No. Dużo się nie spodziewałem po tym, ale zobaczymy. Ja jestem z siebie zadowolony. Ja swoją robotę odwaliłem. No, Gimbuski, halo, środa już, jak tam? Jak całe 3 dni podsumowań? Proszę o wpisy, bo jestem bardzo ciekawy. Ja wiem, że wam dobrze poszło, bo jesteście zdolni. Niesłychanie. I pracowici, niesłychanie. No. I to chyba tyle, nie? To będzie taka krótka pogadanka. Czekaj, co tam miałem? Co tam? Bo ja to postkomentum, nie? No to postkomentum się charakteryzuje tym, że postkomentuję. Słuchawki znowu poszły w pizdu. O żabę się pytacie. No przecież żaba trwa cały czas. To, że się nie nazywa żabą, to wcale nie znaczy, że nie opowiadam o gotowaniu żaby. Bo na przykład seria, którą teraz zacząłem zupełnie przez przypadek, bo tak się rozgadałem przy którymś odcinku poprzednim postkomentum o South Africa, o południowej Afryce, a teraz już mam w ogóle w głowie cały odcinek, który za chwilę będę nagrywał o południowej Afryce. Dla was, bo widzę, że temat się spodobał i jest zainteresowanie duże. Między innymi wyrażone w tym, że Dawid Makarewicz, bardzo ładne nazwisko, napisał mi w komencie pod postkomentum 19, napisał mi coś następującą rzecz. Michael, widziałem swojego czasu w internecie serię okropnych zdjęć właśnie z południowej Afryki. Przedstawiały zaszlachtowanych białych ludzi, zgwałcone na śmierć kobiety i powieszonych ludzi jak mięso na hakach. Czy takie rzeczy naprawdę się tam dzieją, czy to tylko fake? No muszę cię zmartwić, Dawidzie Makarewicz, to nie był fake. Takie rzeczy w południowej Afryce się dzieją. Statystyki są nieubłagane, południowa Afryka jest toczona przez ogromną spiralę przestępstw, wywołaną bardzo dużymi różnicami w poziomie zamożności. I w tej chwili już, jak mówiłem kiedyś tam, ale to dopowiem teraz, nie ma rozróżnienia na czarnych i na białych. Bo zarówno jest grupa bogatych czarnych i bogatych białych, jak jest grupa biednych czarnych i biednych białych. Rzecz nie do pomyślenia 30 lat temu, jak apartheid był, bo biali z automatu mieli zagwarantowane przywileje. Teraz się dzieje trochę na odwrót, ale też nie jest wesoło, różowo i kolorowo. Ale o tym w odcinku potem. Także nie, Dawidzie, drogi kolego, to nie był fake.
No, ale to o tym opowiem w odcinku o południowej Afryce, który za chwilę będę właśnie nagrywał, tylko się przebiorę na południową Afrykańczyka. Wrzuca na Jakubowski 73 dwa fajne filmiki. Jeden pokazujący. To jest ten jeden pokazujący różnicę między w tej chwili bogatymi czarnymi a biednymi białymi. Jest tak. To jest fakt. Te obydwie rodziny istnieją, funkcjonują, istnieją, żyją, one są. Tylko że to jest taki bardzo skrajny przykład. Znaczy, czarnych ludzi, którzy zrobili niesamowitą karierę i straszne pieniądze na projektowaniu butów. I wykorzystali szansę, którą im dała zmiana w południowej Afryce na to, żeby zrobić własny biznes. I z kolei białych, którzy sobie nie potrafią w tej chwili, białą rodzinę, która nie potrafi sobie kompletnie poradzić bez wsparcia państwa, którym był apartheid dla nich i teraz rzuceni na głęboką wodę, radźcie sobie sami, no niestety sobie nie radzą. Ale warte zobaczenia, warte do porównania. I drugie, dwóch przesympatycznych młodych chłopców, z południowej Afryki, mówiących o specyfice południowej Afryki. Taki krótki, fajny vlog. Podobał mi się. Więc linki znajdziecie pod filmem tutaj i również na Jakubowskim 76, do którego zapraszam tych, którzy jeszcze nie dołączyli. Bardzo serdecznie zapraszam. Także dzisiejszy dzień w zasadzie wypełniony do końca, prawie że. A jutro mam dzień wolny. Wziąłem sobie urlop, ponieważ mam do pozałatwiania pewne sprawy administracyjno-domowe. I idę je załatwiać już o godzinie 9 rano. Czyli w sumie się nie wyśpię, ale mam do pozałatwiania trochę rzeczy, między innymi idę do lekarza. Tak, bo mam, że tak powiem, mam przegląd samochodu, czyli siebie samego, roczny przegląd mam. Także muszę iść do lekarza na roczny przegląd. To co? Ja się zabieram do nagrywania południowej Afryki, a Wam życzę miłego oglądania tego postkomentu numer 20. Proszę Państwa, już 20 strzeliłam w ciągu 3 dni. No. To tymczasem.